Witam Was serdecznie i zapraszam na mój kolejny film. Dzisiaj recenzja zasilacza Cooler Master V750. Jednostka semimodularna, 90 plus gold, oczywiście to jest certyfikat i sprawność na poziomie powyżej 90%, tak przynajmniej powinno być. Dodatkowo mamy tutaj jedną mocną linię 12V i japońskie kondensatory, także naprawdę zapowiada się dość ciekawie. Za chwilkę sobie sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Nie będę tego zasilacza omawiał, jak on wygląda, jakie tutaj jest dokładnie okablowanie i tak dalej, bo jest film na moim kanale właśnie z rozpakowaniem, rzutem okiem na tą jednostkę. Zapraszam, tutaj macie adnotację na górze ekranu. Także dzisiaj skupimy się na ważniejszych rzeczach, mianowicie regulacja napięć, tętnienia napięć, jak i również sprawność tego zasilacza. A tak prezentuje się nasza platforma testowa, tester PSU Kill 3. Którym obciążymy sobie nasz zasilacz. Wszystkie kable możliwe pod tester już są podłączone od zasilacza. Również wattomierz Wolcrafta 4000F. Tutaj on pokaże nam, ile zasilacz pobiera watów z gniazdka. A również tester nam pokaże, ile tych watów oddaje. Dlatego też będziemy mogli sobie w łatwy sposób obliczyć sprawność zasilacza. Użyję również oscyloskopu na USB String Raya po to, aby obliczyć i nie obliczyć, a tak naprawdę zmierzyć tętnienia napięć. Bo sporo osób o to pytało i to są dość ważne wartości. Także na wykresach będą również tętnienia napięć pokazane na każdej z linii pod pełnym obciążeniem. Także zabieramy się za testy. Dobrze, sprawdźmy sobie teraz głośność zasilacza, dokładnie wentylatora w zasilaczu. Obciążony jest on na około 50%, decybelomierz ustawiony 40 cm od wentylatora. decybela, a otoczenie to 33,9. Zasilacz obciążony jest teraz na około 20%, sprawność to jest 90%, czyli wszystko w jak najlepszym porządku. Napięcia 3,31, 5,19 i 12,11. A teraz pozwólcie, że przejdziemy sobie do testów już na obciążeniu 50% i sprawdzimy sobie, jak tutaj sprawa wygląda. I kolejny teścik. Zasilacz w tym momencie oddaje 364,7 W, a pobiera ze ściany 398-399 W, czyli sprawność na poziomie około 91,5%. Natomiast napięcia 3,28, 5,16 i 12,06. Teraz przejdziemy do ostatniego już teściku, jeżeli chodzi o obciążenie 100%. Zobaczymy sobie, jak wyglądają napięcia, jak wygląda sprawność, a później na sam koniec jeszcze pomierzę tętnienia napięć. Niestety nie będę robił tego na żywo, ponieważ jest to bardzo niewygodne. Nie będę Wam w stanie tego dobrze pokazać, dlatego też zrobię wykresiki i wrzucę to na mojego laba, żebyście mogli sobie te wykresy zobaczyć. Także będzie tam podane również i regulacja napięć, bo to jest ważna sprawa, czyli jakie są tutaj wahania między napięciami na poszczególnych liniach, na poszczególnych obciążeniach zasilacza. To wszystko będzie podane, jak mówię, na wykresikach. Dam później linka w opisie tego filmu, żebyście łatwo mogli to znaleźć. Zasilacz pobiera z gniazdka około 840 W, natomiast oddaje 727, czyli sprawność na poziomie około 87%. Napięcia 3,23 V, 5,11 V, 11,99, czyli wszystko w jak najlepszym porządku. A teraz zapraszam Was na krótkie podsumowanie. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Zaczniemy sobie od walorów estetycznych, bo również te są ważne dla wielu z Was. Przede wszystkim kable, które są dołączone do zasilacza na stałe, mają dość brzydkie, prześwitujące oploty. Także to jest dla mnie minusem niewątpliwym, ale to nie jest problem tylko akurat marki Cooler Master czy tego zasilacza. Sporo zasilaczy z wysokiej półki te problemy również ma. Także to jest kwestia moim zdaniem do poprawy. I trochę za dużo tych kabli dołączonych na stałe jest, bo co najmniej jeden kabel PCI Express powinien być dołączany jako modularny. A te modularne, tutaj duży plus za to, są czarne i płaskie, także raz, że estetycznie one wyglądają, a dwa, że będzie łatwo je użyć w obudowie. Końcówek Wam nie powinno zabraknąć, bo jest 8 końcówek SATA, 8 bodajże, przepraszam, 6 Molexów, czyli tych czteropinowych, i jedna floppy do zasilania na przykład napędu. Nie mówię napędu floppy, bo tego nie używa, ale nie napędu, a karty dźwiękowej, czy to na przykład kontrolera obrotów. Także kabli Wam spokojnie wystarczy, 4 końcóweczki do zasilania
8-pinowe do zasilania kart graficznych, także dwie mocne karty graficzne spokojnie można tym zasilaczem tutaj obsłużyć, bez najmniejszego problemu. Zasilacz nie jest wielkich rozmiarów, mimo swojej mocy 750 W, także do większości obudów się zmieści, a są obudowy, które również mają takie limity tutaj, jeżeli chodzi o długości zasilaczy. I teraz to, co najważniejsze, czyli pomiary napięć. Powiem tak, na wyróżnienie zasługują tutaj tętnienia napięć, naprawdę rewelacyjnie wypadły. Tego nie widzieliście teraz na teście, zobaczcie dopiero z opóźnieniem pewnie lekkim na moim ITPC Labie. Ja zrobię taką krótką dopiskę do tej recenzji wideo w postaci recenzji pisanej. Tam oczywiście podkreślę wszystkie najważniejsze również rzeczy i porobię wykresy wszystkie. Natomiast tętnienia napięć na linii 12 V nie przekroczyło 9 mV, czyli tam było dokładnie chyba 8,75 bodajże. Na linii 3,3 5V około 5,6 mV, także rewelacyjnie wręcz. Jeżeli chodzi o regulację napięć, czyli tutaj wahania pomiędzy najniższym napięciem na danej linii a najwyższym odczytem, tutaj nie jest, że tak powiem, idealnie, natomiast cały czas mieścimy się w 3% widełkach, bo takie jest założenie producentów, do tego zmierzają, aby właśnie nie przekraczać tych 3%. Na linii 3,3 było tutaj najwięcej, bo 2,4%, na linii 5V 1,5% i na linii 12V około 1% wahań, także naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Nie powiedziałem o kulturze pracy, tutaj naprawdę zasilacz bardzo cicho, oczywiście nie byłem w stanie przetestować głośności pod pełnym obciążeniem, bo zagłuszał go tutaj tester, ale zasilacz naprawdę ma bardzo cichy wentylator, nie powinno być to dla Was, nie powinno stanowić to żadnego problemu. Oczywiście nie muszę mówić o tym, że napięcia były trzymane w normach ATX, tutaj nie ma z tym żadnych wątpliwości. Także moim zdaniem naprawdę bardzo fajna jednostka, cena to jest około 450 zł, również niewygórowana, patrząc tutaj, zwracając uwagę na moc zasilacza, możemy spokojnie te 980 czy też na przykład 290X uruchomić karty graficzne na tym zasilaczu bez problemu i dodatkowo wysoka sprawność. Teraz tak, co do sprawności, powiem Wam tak, tutaj coś mi się nie zgadza z moimi odczytami, pomierzyłem, nie mierzyłem, a sprawdzałem nie tylko ten zasilacz, ale również dwa inne i porównywałem później do testów, które znalazłem na sieci, czyli porównywałem dwa, trzy różne inne recenzje, dwie różne, trzy inne recenzje tych zasilaczy, tychże zasilaczy, sprawdzałem sprawność i tam wychodziło około 3% więcej, czyli mój, jak gdyby, albo tutaj ten watomierz Wolcrafta, aczkolwiek wątpię, albo tester tutaj coś przekłamują. Nie mam pojęcia, natomiast około 3% różnice wychodziły na wszystkich zasilaczach. Także tutaj również może być problem z odczytem, prawidłowym odczytem tej sprawności. Niemniej jednak 91,5% mi wyszło na 50% obciążeniu zasilacza, czyli prawie że mieścimy się w widełkach, bo 92% przypominam, to jest akurat taka norma i 87 na 100% obciążeniu, natomiast norma to jest 88%, także powiedzmy, że ten zasilacz się mieści, to jest, coś jest na pewno u mnie na rzeczy, nie wiem dokładnie co, wyjdzie to pewnie w praniu tak czy inaczej podczas testów innych zasilaczy, także sprawność tutaj również na wysokim poziomie i o ile tutaj nie zaoszczędzicie na zasilaczu, na sprawności zasilacza wiele kasy, taka jest prawda, między na przykład zasilaczem Platinum a Gold, tyle, że więcej zasilacz będzie Was kosztował, ten z platynowym certyfikatem, o tyle po prostu zasilacz będzie cichszy, będzie chłodniejszy, bo nie musi wydzielać tyle ciepła, ponieważ nie ma tyle strat, prawda? Także sprawność bardziej ma pod tym kątem większe znaczenie. Także ode mnie leci tutaj złoto, czyli 5 gwiazdek, chociażby za same tętnienia napięć, naprawdę rewelacyjne. Regulacja napięć również bardzo przyzwoita, cały czas mieścimy się w tych widełkach, nie ma tu z tym żadnego problemu, chociaż bywały oczywiście zasilacze lepsze od tego. Cicha praca, cena również niewygórowana jak na taką moc i na to, co ten zasilacz sobą reprezentuje. Także bardzo Wam dziękuję, poproszę o łapy w górę, jak Wam się podobało. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Hej!